Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję urządzenia wielofunkcyjnego od Brodera, a dokładnie jest to model MFC-J200. To jest urządzenie z nowej serii Ink Benefit, w którym podstawowy nacisk został położony przede wszystkim na ekonomię druku. Oczywiście MFC-J200 to jest urządzenie wielofunkcyjne, które łączy w sobie zarówno drukarkę, skaner, kopiarkę, jak i również dodatkowo fax. Obudowa wykonana jest z dobrej jakości tworzywa czarnego, matowego i nie ma najmniejszych problemów z utrzymaniem drukarki Brodera w czystości. Panel nawigacyjny posiada szereg przycisków umożliwiających sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia wielofunkcyjnego i jak widzimy MFC-J200 wspiera również połączenie bezprzewodowe Wi-Fi. Nawigację oraz zarządzanie urządzeniem umożliwia nam niewielki monochromatyczny wyświetlacz LCD, na którym niestety, ale mieści się tylko jedna linia tekstu. Na wyświetlaczu widzimy zarówno podstawowe parametry, datę, godzinę, które akurat ustawione niepoprawnie, ale nie to jest teraz ważne, jak również wszystkie funkcje związane z zarządzaniem całym urządzeniem. Mamy tutaj w pełni spolszczone menu, a dodatkowo sygnały dźwiękowe, które oczywiście możemy wyłączyć, które dodatkowo ułatwiają nam tutaj zarządzanie całym urządzeniem. MFC-J200 to jest oczywiście urządzenie atramentowe, więc pod pokrywą na froncie drukarki mamy pojemniki, mamy kartridże z tuszami. Jak widzimy, kolory osobno, a najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest duży czarny kartridż z tuszem. Ten w tej wersji XL umożliwia nam wydrukowanie nawet do 2400 stron na jednym pojemniku. Tusze kolorowe umożliwiają nam wydrukowanie do 1300 arkuszy. Na topie produktu Brodera znajdziemy automatyczny podajnik papieru do kopiowania dokumentów. Ten mieści w sobie zaledwie 20 arkuszy, ale moim zdaniem z uwagi na przeznaczenie tego urządzenia, a to kierowane jest do użytkowników domowych oraz małych biur, jest wartością wystarczającą. Po podniesieniu pokrywy naszym oczom ukazuje się skaner płaski, którego rozdzielczość optyczna wynosi 1200x2400 dpi i dodatkowo dużą zaletą jest fakt, że jest on unoszony tutaj wysoko w porównaniu do innych tego typu testowanych przeze mnie urządzeń, co umożliwia bezproblemowe skanowanie również dużych, grubych dokumentów. Podstawowy automatyczny podajnik papieru oraz odbiornik znajdują się na dole urządzenia. Ten mieści 100 arkuszy, a odbiornik 50. Gniazdo zasilające zostało umieszczone na lewej krawędzi MFC-J200. Porty umożliwiające podłączenie przewodowe drukarki z komputerem, jak również połączenie telefonu oraz linii telefonicznej są pod pokrywą skanera. Jeżeli papier uległby zaklinowaniu, również pod pokrywą skanera znajdziemy dogodne miejsce, aby go odblokować. Testy praktyczne rozpoczniemy od testu kopiarki, a mianowicie będziemy sobie kopiowali dokument, którego pokrycie w czerni wynosi 5%. To jest dokładnie ten sam dokument, który był używany przeze mnie ostatnio w teście zamienników Asarto. Na początek umieszczamy sobie arkusz papieru w automatycznym podajniku kopiarki. Przez cały okres testów urządzenie będzie również podłączone do wattomierza. I na koniec sprawdzimy sobie maksymalny pobór mocy przez urządzenie Brodera. Dokument gotowy, stoper wyzerowany, wybieramy opcję kopiowania. Kopiowanie w mono rozpoczynamy i zobaczymy, ile Broderowi MFC-J200 zajmie skopiowanie tego pojedynczego dokumentu. Przy okazji możecie posłuchać, jak głośno jest to urządzenie. Producent podaje tutaj maksymalnie 50 dB. I nasz dokument został skopiowany. Korzystaliśmy z automatycznego podajnika skanera, a zajęło to trochę ponad 20 sekund. Mam ponownie wyzerowany stoper. Urządzenie wielofunkcyjne już jest w stanie gotowości, a w komputerze mam otwarty plik, dokument, właśnie z tym dokumentem o 5% pokryciu. I rozpoczniemy sobie teraz testy wydruku. Zmierzymy czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony, a następnie odmierzymy minutę i sprawdzimy, ile w normalnej jakości
arkusz jest w stanie wydrukować urządzenie Brodera. Ja tutaj optymistycznie zrobimy sobie ilość kopii, a niech będzie zaszalejmy, 30. Będziemy drukowali oczywiście jednostronnie. Mamy urządzenie gotowe, rozpoczynamy nasze testy. Dokument został wysłany do drukarki. W tej chwili jeszcze na wyświetlaczu nie ma żadnej reakcji. Teraz dopiero mam informację, że urządzenie przyjmuje dokumenty i rozpoczyna drukowanie. Pierwsza strona jest gotowa po 27 sekundach z małym hakiem. Włożymy sobie ją na razie na bok i zobaczmy, ile w tym momencie wynosi pobór mocy z gniazdka przez drukujące urządzenie. Według wskazań wattomierza w tej chwili pobór mocy wynosi niecałe 11 W. Powoli nasza minuta dobiega końca. Ja oczywiście poczekam tradycyjnie na wydrukowanie tej strony, która zacznie się drukować. I policzymy sobie, ile kartek zostało wydrukowanych w ciągu minuty. Oczywiście nie liczymy tej pierwszej kartki. Interesuje nas tylko wydruk przez równo minutę. I to była ostatnia kartka, która została tutaj wydrukowana. Możemy sobie zadanie resztę anulować, bo szkoda papieru. I zobaczmy, ile kartek zostało wydrukowanych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest to sześć stron w normalnej, nieroboczej jakości. Co do jakości druku, ja tutaj naprawdę żadnych większych uwag nie mam. Oczywiście drukarka Brodera również umożliwia nam wydruk fotografii. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, atramentowe, ale niestety, tutaj jedna uwaga. W przypadku stosowanego przeze mnie papieru często niestety zdarza się taka sytuacja jak teraz, a mianowicie papier nie jest poprawnie pobierany przez urządzenie i potrafi się zaklinować. Natomiast jakość wydruku jest tutaj bardzo dobra. Zdjęcie tutaj widzicie, zostało wydrukowane właśnie na drukarce Broder, na samej się drukuje, wykonane zresztą przeze mnie na wakacjach. Zdjęcie jak zdjęcie, ale jakość druku jest bardzo zadowalająca. Oczywiście to nie jest to, czego oczekujemy po profesjonalnych fotolabach, jednak do domowego druku moim zdaniem w zupełności MFC J200 się nadaje. Fotolab w domu jak najbardziej. W zasadzie pozostaje nam jeszcze jeden aspekt do przetestowania, a mianowicie skanowanie. Domyślna rozdzielczość skanowania to 300 dpi. Dokument załadowany jest do automatycznego podajnika papieru skanera płaskiego. Klikamy sobie skanuj i zobaczmy, ile czasu zajmie urządzeniu zeskanowanie tego pojedynczego dokumentu do pliku JPG z rozdzielczością 300 dpi. Oczywiście im wyższa rozdzielczość, tym skanowanie zajmie urządzeniu więcej czasu, a my przy okazji ocenimy sobie również jakość wykonanego skanu. Skanowanie się zakończyło, plik został zapisany, możemy sobie go od razu otworzyć i zobaczmy na jakość skanu. Ja zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że tak na dobrą sprawę realne oddanie jakości skanu, nagrywając obraz z kamery, czy nawet bym to Wam pokazał programem, nie jest w 100% wiarygodne, jednak możecie mi wierzyć albo nie, ale nawet te 300 dpi daje bardzo dobre rezultaty. Oczywiście to nie jest skaner nie wiadomo jakich lotów, natomiast do podstawowego użytku, do skanowania dokumentów, wysyłania ich później na przykład pocztą e-mail, ponieważ również urządzenie bez problemu umożliwia od razu bezpośrednie skanowanie na e-mail czy fax, jest wystarczające. I czas na kilka słów podsumowania. Broder MFC J200 jest urządzeniem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do biura oraz użytku domowego, oczywiście nie dużych biur, które muszę przyznać, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To nie jest produkt z high-endowej półki. Możecie MFC J200 kupić już za cenę poniżej 500 zł. Ta cena, która była tutaj przez producenta podawana jako sugerowana w dniu premiery, wynosiła ciut ponad 500 zł, a teraz bez problemu już za około 480-490 zł sobie to urządzenie kupicie. Co za to otrzymujecie? Przede wszystkim produkt, który jest bardzo dobrze wykonany. Do jakości wykonania, spasowania poszczególnych elementów nie mam tutaj naprawdę żadnych uwag. Co również dotyczy obsługi,
polski interfejs, co prawda jest wyświetlacz tylko jednoliniowy, ale myślę, że tutaj obsługa też nikomu nie powinna sprawić żadnych problemów. Wszystkie przyciski są przyciskami fizycznymi, nie ma tutaj żadnego panelu dotykowego, więc też się nie irytujecie, że coś Wam nie chce działać, jeżeli ten jest gorzej wykonany. Jak najbardziej na plus. Podajnik papieru mieści tylko 100 arkuszy, mogłoby to być moim zdaniem troszeczkę więcej, natomiast 20 arkuszy w automatycznym podajniku na skanerze płaskim jest tutaj moim zdaniem ilością wystarczającą. Mamy urządzenie, które drukuje bardzo dobrze, ale nie oszałamiająco. Urządzenie, które skanuje bardzo dobrze, ale też jakoś nie oszałamiająco, które sprawdza się jako kopiarka, która sprawdza się również jako faks. Natomiast co jest największą zaletą tego urządzenia i jego wyróżnikiem? Mianowicie nowa linia Ink Benefit została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o ekonomii druku. I muszę przyznać, moi drodzy, że Brother, brawo, wykonał tutaj naprawdę świetną robotę. Oryginalny wkład drukujący czarny, który wystarczy Wam na wydrukowanie około 2400 arkuszy, jesteście w stanie na najpopularniejszym polskim portalu aukcyjnym kupić za kwotę już około 50 zł. Co w prostym przeliczeniu daje nam koszty wydruku nawet na poziomie około 2 groszy. Tutaj jedna poprawka. Ja to podkreślałem przy okazji testu zamienników Asarto. Powtórzę to również teraz, ponieważ to także dotyczy tej metodyki testowej i tego testu. My odnosimy, ja odnoszę te wyniki do druku dokumentu z 5% pokryciem. Pamiętajcie, że Wy drukując w domu, to pokrycie będziecie mieli wyższe, często zdecydowanie wyższe, dlatego wyniki wydajności, a co za tym również idzie koszty wydruku, będą inne, będą po prostu droższe i wyższe. Podejrzewam, że realne koszty druku czarno-białego mogą kształtować się gdzieś na poziomie od 10 do 12 groszy, zależy od pokrycia, co i tak nie zmienia faktu, że to jest nadal świetny wynik. I muszę przyznać, że przy takiej ekonomii druku zakup urządzeń atramentowych wciąż tak na dobrą sprawę ma sens. Tym bardziej, że tutaj otrzymujemy urządzenie nie monochromatyczne, a drukujące również w kolorze. Widzieliście również zdjęcie wydrukowane właśnie tutaj urządzeniem Brothera, gdzie ta jakość druku nie jest oczywiście taka jak w Fotolabie, a była to jakość najwyższa na papierze fotograficznym błyszczącym, ale jest w zupełności zadowalająca do domowego użytku, jeżeli nie tylko robicie zdjęcia po to, żeby trzymać je na dysku, a także drukujecie, no to tutaj Brother MFC-J200 sprawdzi się doskonale. Idziemy jeszcze dalej, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, ponieważ tutaj należy również liczyć aspekt poboru mocy. Podczas normalnego użytkowania, podczas drukowania, ten wynosi zaledwie około 11 W z gniazdka. Wynik rewelacyjny. Zarówno w czasie gotowości, w stanie czuwania, urządzenie pobiera mniej prądu niż jest w stanie wskazać wattomierz. Jeżeli obciążymy maksymalnie to urządzenie, kopiujemy, skanujemy, drukujemy duże dokumenty, to pobór mocy przez MFC-J200 waha się w granicy niecałych 20 W, co nadal jest bardzo dobrym wynikiem. Głośność urządzenia ta podawana przez producenta, powiem szczerze, że jak zobaczyłem specyfikację, to mnie przeraziła. 50 dB, masakra. Ale powiem Wam, że w codziennym użytkowaniu tak naprawdę tych wartości w zasadzie nie da się odczuć. Te 50 dB to już jest głośno, ponieważ tutaj drukarka Brothera moim zdaniem drukuje pod względem kultury na bardzo wysokim poziomie. MFC-J200 nie tylko dostaje naszą tutaj pełną rekomendację i maksymalną ocenę, ale naprawdę jest to urządzenie, które warto polecić, jeżeli szukacie ekonomicznego urządzenia wielofunkcyjnego, atramentowego. Ja Wam dziękuję za uwagę, zapraszam Was również na nasze nowe forum technologiczne, do którego link znajdziecie w opisie, a pełna wersja tekstowa recenzji znajduje się oczywiście na łamach naszego portalu. W tym filmie to jest na tyle, Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych.